Słoneczne promienie przenikały przez zasłony, rozlewając ciepłe światło na małe, przytulne mieszkanie Ani i Marcina. Mieszkanie było niewielkie, ale urządzono je z gustem, w stylu skandynawskim, pełne jasnych mebli i roślin doniczkowych, które nadawały mu domowego ciepła. Był to sobotni poranek, a Ania, wciąż w piżamie, przygotowywała śniadanie w kuchni. W jej myślach kłębiły się obawy związane z utratą pracy, o czym jeszcze nie powiedziała swojemu mężowi. Ania usiadła na chwilę przy stole, starając się uspokoić myśli. Widok miski pełnej owoców i talerza z kanapkami przypominał jej, jak bardzo ceniła sobie te wspólne poranki z Marcinem. Wiedziała jednak, że ten dzień będzie inny. Musiała mu powiedzieć prawdę. Marcin, śniadanie gotowe. Zawołała, próbując ukryć drżenie w głosie. Marcin wszedł do kuchni, wpatrując się w ekran swojego telefonu. Był średniego wzrostu, z krótkimi, brązowymi włosami i ciepłymi, piwnymi oczami. Zwykle jego twarz promieniała uśmiechem, ale tego ranka wydawał się bardziej skupiony na swoim urządzeniu. Już idę, tylko muszę odpisać mamie, mruknął, siadając przy stole. Ania poczuła, jak jej serce przyspiesza. Wiedziała, że musi to zrobić teraz, zanim strach ją sparaliżuje. Marcin, muszę ci coś powiedzieć, zaczęła, starając się, by jej głos był spokojny i opanowany. Straciłam pracę. Marcin podniósł wzrok z telefonu, a jego twarz zastygła w zaskoczeniu. Co? Kiedy to się stało? Dlaczego mi nie powiedziałaś od razu? Jego ton był mieszanką niedowierzania i irytacji. Bałam się twojej reakcji, wyznała Ania, czując, jak jej oczy zaczynają się szklić. Nie chciałam cię martwić. Marcin westchnął i pokiwał głową, zerkając ponownie na telefon. Muszę to powiedzieć mamie. Ona na pewno będzie wiedziała, co robić. Ania poczuła narastający niepokój. Wiedziała, że teściowa, Ewa, nigdy jej nie lubiła i zawsze szukała okazji, by ją skrytykować. Czuła, że ten dzień będzie jednym z tych, które na zawsze zmienią ich życie. Ewa, starsza kobieta o surowym wyrazie twarzy i przenikliwym spojrzeniu, odłożyła telefon i zmarszczyła brwi. Siedziała w elegancko urządzonym salonie, pełnym antyków i pamiątek rodzinnych. Mimo swojego wieku, emanowała energią i stanowczością, które budziły respekt u wszystkich wokół. Straciła pracę? To niemożliwe. Trzeba z nią porozmawiać, powiedziała, nie kryjąc irytacji. Jej mąż Stanisław siedział obok, czytając gazetę. Był starszym mężczyzną o łagodnym usposobieniu i siwych włosach, który zwykle starał się unikać konfliktów. Może to tylko chwilowe problemy, Ewa. Daj im trochę czasu, zasugerował, nie odrywając wzroku od gazety. Nie, Stasiu, to poważna sprawa. Muszę tam pojechać i zobaczyć, co się dzieje, zdecydowała Ewa, wstając z kanapy. Była przekonana, że jej interwencja jest konieczna. Marcin zawsze był odpowiedzialny, ale od kiedy jest z Anią, wszystko się sypie. Ewa zaczęła szybko pakować swoją torebkę, przygotowując się do wyjazdu. Wiedziała, że musi działać szybko i stanowczo, zanim sytuacja wymknie się spod kontroli. Muszę zadzwonić do Marcina i powiedzieć mu, że przyjeżdżam. Nie mogą sobie pozwolić na takie błędy, myślała, wyciągając telefon. Drzwi do mieszkania Ani i Marcina otworzyły się gwałtownie, gdy Ewa weszła bez zapowiedzi. Ania, która właśnie sprzątała, podskoczyła na dźwięk otwieranych drzwi. Co ty tutaj robisz? Zapytała zaskoczona Ania, widząc teściową w progu. Przyszłam porozmawiać z tobą o twojej pracy, odpowiedziała Ewa, mrużąc oczy. Jej twarz była napięta, a w oczach widać było gniew. Jak mogłaś stracić pracę i nie powiedzieć o tym Marcinowi od razu? To niedopuszczalne. Ania poczuła, jak narasta w niej gniew. To nie twoja sprawa, Ewo. To między mną a Marcinem. Jej głos drżał, ale starała się zachować spokój. Nie twoja sprawa? Wykrzyknęła Ewa, podnosząc głos. Wszystko, co dotyczy mojego syna, jest moją sprawą. Jej twarz była teraz czerwona ze złości, a jej postawa sugerowała, że nie zamierza ustąpić. Ania wiedziała, że musi bronić swojej pozycji. Marcin jest dorosłym mężczyzną. My sami poradzimy sobie z tym problemem. Proszę, uszanuj naszą prywatność, powiedziała, próbując opanować drżenie w głosie. Ewa zignorowała jej słowa i zaczęła przeszukiwać mieszkanie. Gdzie jest Marcin?
Muszę z nim porozmawiać. Nie pozwolę, żebyś zrujnowała jego życie przez swoje błędy. Krzyczała, przemierzając pokoje. Ania poczuła, że sytuacja wymyka się spod kontroli. Wiedziała, że musi znaleźć sposób na uspokojenie Ewy, zanim sprawy potoczą się jeszcze gorzej. Ewa, proszę, uspokój się. Marcin zaraz wróci i wtedy porozmawiamy wszyscy razem, powiedziała, starając się zachować spokój. Ewa zatrzymała się na chwilę, patrząc na Anię z niedowierzaniem. Zobaczymy, co Marcin ma do powiedzenia na ten temat, powiedziała w końcu, siadając na kanapie i krzyżując ręce na piersiach. Jej spojrzenie było zimne, a postawa wrogo nastawiona. Ania wiedziała, że to tylko początek ich problemów. Czuła, że nadchodzą ciężkie czasy, ale była zdeterminowana, by walczyć o swoje małżeństwo i swoje miejsce w rodzinie. Marcin wrócił z pracy wcześniej, słysząc krzyki dochodzące z mieszkania. Zaniepokojony, przyspieszył krok, a gdy otworzył drzwi, zobaczył swoją matkę i żonę stojące naprzeciwko siebie, z twarzami czerwonymi od emocji. Co tu się dzieje? Zapytał, patrząc na swoją matkę i żonę. Ewa od razu zaczęła mówić, jej głos pełen był gniewu i frustracji. Ania straciła pracę i nie powiedziała ci o tym od razu. Wykrzyknęła, wskazując na Anię jak na winowajcę. Ania, choć widać było, że jest zraniona, starała się zachować spokój. Chciałam ci powiedzieć, ale bałam się, jak zareagujesz, odpowiedziała, patrząc prosto na Marcina. Jej oczy były pełne łez, ale głos pozostawał stabilny. Marcin spojrzał na matkę, a potem na żonę, niepewny, co zrobić. Mamo, może nie powinnaś się wtrącać, powiedział niepewnie, próbując załagodzić sytuację. Ewa natychmiast go zgromiła wzrokiem, jej twarz wyrażała oburzenie. Nie wtrącać się? To moja rodzina, Marcin. Musisz być odpowiedzialny i wiedzieć, co się dzieje, powiedziała z naciskiem, jakby to była oczywista prawda. Marcin westchnął ciężko, czując się przytłoczony sytuacją. Czuł, że jest między młotem a kowadłem, nie wiedząc, po której stronie stanąć. Jego serce mówiło mu, że powinien bronić Ani, ale lojalność wobec matki była równie silna. Ewa nie zamierzała się poddać. Jej postawa była pełna determinacji, a ton głosu jeszcze bardziej stanowczy. Ania, musisz natychmiast znaleźć nową pracę. Nie można tak po prostu siedzieć i nic nie robić, powiedziała, patrząc na nią z góry. Ania, choć czuła się zaatakowana, starała się zachować spokój. Szukam pracy, ale to nie jest takie proste, odparła, starając się, by jej głos brzmiał spokojnie i pewnie. Wiedziała, że każda chwila słabości zostanie wykorzystana przeciwko niej. Ewa uniosła brwi w geście pogardy. Proste? Ty nawet nie wiesz, co to znaczy prawdziwa praca, odparła z pogardą. Jej słowa były jak noże, które wbijały się w serce Ani. Marcin stał z boku, nie wiedząc, co opowiedzieć. Jego wzrok błądził między matką a żoną, czując, że sytuacja wymyka się spod kontroli. Może możemy porozmawiać o tym spokojnie, zaproponował, próbując znaleźć wyjście z tego impasu. Ewa spojrzała na niego z niedowierzaniem, jakby jego słowa były największą herezją. Spokojnie? Marcin, musisz zrozumieć, że Ania nie jest dla ciebie odpowiednia. Zawsze wiedziałam, że to zły wybór, powiedziała, jej głos był teraz lodowaty. Ania poczuła, jak jej serce łamie się na pół. Wiedziała, że te słowa są skierowane przeciwko niej, ale nie mogła uwierzyć, że Marcin nie staje w jej obronie. Z każdym słowem Ewy czuła się coraz bardziej osamotniona. Wieczorem, gdy Ewa w końcu opuściła ich mieszkanie, Ania i Marcin siedzieli w milczeniu. Atmosfera w pokoju była napięta, a cisza ciężka do zniesienia. Ania czuła, że coś się między nimi zmienia, że ta sytuacja mogła być punktem zwrotnym w ich związku. Marcin, musisz zrozumieć, że twoja matka nie ma prawa tak do mnie mówić, zaczęła Ania, jej głos był cichy, ale pełen emocji. Patrzyła na niego z nadzieją, że zrozumie, jak bardzo jest zraniona. Marcin westchnął, nie wiedząc, jak odpowiedzieć. Wiem, ale ona chce tylko naszego dobra, odpowiedział, patrząc na swoje ręce. Wiedział, że to, co mówi, nie jest wystarczające, ale nie wiedział, co innego mógłby powiedzieć. Ania poczuła, jak jej serce ściska się z bólu. Nasze dobro? A co z moimi uczuciami? Zapytała, a łzy zaczęły płynąć po jej policzkach. Czuję się, jakbym była na drugim miejscu po twojej matce. Marcin spojrzał na nią bezradnie.
Nie wiem, co zrobić, Ania. Kocham cię, ale nie mogę tak po prostu odciąć się od mamy, powiedział, czując, że jego słowa są niewystarczające. Ania otarła łzy i wstała z kanapy. Marcin, ja też cię kocham, ale nie mogę dłużej żyć w cieniu twojej matki. Musisz podjąć decyzję, czy jesteśmy małżeństwem, czy tylko dwojgiem ludzi żyjących pod jednym dachem, powiedziała z determinacją. Marcin wiedział, że ma rację, ale nie był pewien, czy potrafi podjąć tak trudną decyzję. Czuł, że stoi na krawędzi przepaści, a każda decyzja będzie miała ogromne konsekwencje. Następnego dnia Ewa pojawiła się znowu, tym razem z torbą pełną jedzenia. Ania była w kuchni, próbując zapomnieć o wczorajszej kłótni, gdy usłyszała dźwięk otwierających się drzwi. Ewa, ubrana w elegancki płaszcz i niosąca wielką torbę, wkroczyła do mieszkania z pewnością siebie, która zawsze ją cechowała. Przyniosłam wam trochę jedzenia, skoro Ania nie ma pracy, powiedziała, wchodząc do kuchni i od razu zaczynając rozpakowywać torbę. Wyciągała z niej różne produkty, świeże warzywa, owoce, mięso, a nawet pieczywo. Wszystko było starannie zapakowane, jakby chciała pokazać, że tylko ona potrafi odpowiednio zadbać o dom. Ania była zaskoczona, ale starała się zachować uprzejmość. Dziękujemy, ale naprawdę nie musiałaś, powiedziała, chociaż w głębi duszy czuła się upokorzona. Każdy gest Ewy był przypomnieniem, że nie jest wystarczająco dobra w jej oczach. Musiałam. Ktoś musi zadbać o mojego syna, odpowiedziała Ewa, układając jedzenie w lodówce z precyzją, która mogłaby zawstydzić najlepszych kucharzy. A ty, Ania, powinnaś bardziej się starać. Marcin zasługuje na więcej. Te słowa były dla Ani jak cios prosto w serce. Jej cierpliwość była na wyczerpaniu. Ewa, doceniam twoją pomoc, ale proszę, nie mów mi, jak mam prowadzić swoje życie, powiedziała, próbując zachować spokój. Nie mów mi, jak mam prowadzić swoje życie. Powtórzyła Ewa z sarkazmem, unosząc brwi. Ania, jesteś tutaj gościem. To jest dom Marcina. Jej ton był zimny, a słowa niosły ze sobą wyraźne przesłanie, nie była mile widziana. Ania czuła, że traci grunt pod nogami. Ewa, jestem jego żoną. To również mój dom, odpowiedziała stanowczo, choć jej głos drżał z emocji. Ewa spojrzała na nią z góry, jej oczy błyszczały gniewem. Zawsze uważałam, że Marcin zasługuje na kogoś lepszego, powiedziała, zanim odwróciła się i wyszła z kuchni. Ania stała w kuchni, patrząc na drzwi, przez które zniknęła Ewa. Czuła się osamotniona i bezsilna, ale wiedziała, że musi walczyć o swoje miejsce w tym domu. Kiedy Ewa opuściła mieszkanie, Ania wiedziała, że musi coś zmienić. Postanowiła porozmawiać z Marcinem, gdy tylko wróci do domu. Chodziła po mieszkaniu, próbując zapanować nad swoimi emocjami. Wiedziała, że musi być stanowcza, inaczej nic się nie zmieni. Marcin, musimy porozmawiać, powiedziała stanowczo, gdy Marcin wszedł do mieszkania po pracy. O czym? Zapytał Marcin, siedząc na kanapie i zdejmując buty. Był zmęczony po długim dniu, ale widział, że Ania jest zdenerwowana. O twojej matce. Nie mogę dłużej znosić jej ingerencji w nasze życie. Musisz postawić jej jakieś granice, powiedziała Ania, patrząc mu prosto w oczy. Jej głos był zdecydowany, a w oczach widać było desperację. Marcin westchnął i przetarł twarz dłonią. Ale jak? Ona zawsze była taka dominująca, westchnął, czując się przytłoczony. Musisz stanąć po mojej stronie. Inaczej nasze małżeństwo nie przetrwa, powiedziała Ania, patrząc mu prosto w oczy. Jej ton był poważny, a słowa brzmiały jak ostateczne ultimatum. Marcin poczuł, że jego serce bije szybciej. Ania, rozumiem cię, ale ona jest moją matką. Nie mogę tak po prostu jej odrzucić, powiedział z bezradnością w głosie. Ania spuściła wzrok, czując, jak jej nadzieje się rozwiewają. Marcin, nie chodzi o odrzucenie. Chodzi o postawienie granic. Musisz zrozumieć, że nasze małżeństwo powinno być na pierwszym miejscu, powiedziała, jej głos był teraz cichszy, ale wciąż pełen determinacji. Marcin milczał, nie wiedząc, co odpowiedzieć. Wiedział, że Ania ma rację, ale lojalność wobec matki była zbyt silna, by mógł tak łatwo podjąć decyzję. Mimo próśb i rozmów, Marcin nie potrafił stanąć po stronie Ani. Jego lojalność wobec matki była zbyt silna. Każda próba zmiany kończyła się niepowodzeniem,
a Ewa ciągle wtrącała się w ich życie, krytykując Anię na każdym kroku. Pewnego wieczoru, gdy Ania i Marcin siedzieli w salonie, Ania postanowiła poruszyć temat jeszcze raz. Marcin, musisz zrozumieć, że twoja matka nie może tak dalej postępować. To nas niszczy, powiedziała, patrząc na niego z nadzieją. Marcin westchnął ciężko. Ania, mama chce tylko naszego dobra. Może powinna się bardziej zrozumieć, powiedział, próbując załagodzić sytuację. Ania poczuła, że jej cierpliwość się kończy. Więc to ja mam się dostosować? Zawsze ja? Zapytała, a w jej głosie było słychać desperację. Marcin, nie mogę tak dłużej żyć. Marcin spojrzał na nią bezradnie, wiedząc, że jego słowa nie przynoszą ukojenia. Nie wiem, co zrobić, Ania. Kocham cię, ale nie mogę tak po prostu odciąć się od mamy, powiedział, czując, że jego słowa są niewystarczające. Ania poczuła, że jej serce łamie się na pół. Wiedziała, że musi podjąć decyzję, która będzie bolesna, ale konieczna. Marcin, jeśli nie możesz postawić granic swojej matce, to nasze małżeństwo nie ma przyszłości, powiedziała, jej głos był pełen bólu, ale też determinacji. Ania wiedziała, że nie może dłużej tolerować takiej sytuacji. Kolejny dzień rozpoczął się tak samo jak każdy inny. Marcin wyszedł do pracy, a Ania została w domu, próbując znaleźć nowe oferty zatrudnienia. Jej myśli ciągle krążyły wokół wczorajszej kłótni z Ewą. Czuła, że jej cierpliwość jest na wyczerpaniu, a każde kolejne starcie z teściową tylko pogłębiało przepaść między nią a Marcinem. Wieczorem, gdy Marcin wrócił do domu, atmosfera była napięta. Ania czekała na odpowiedni moment, aby poruszyć temat, który nie dawał jej spokoju. Siedzieli razem na kanapie, oglądając telewizję, choć oboje byli pogrążeni we własnych myślach. W końcu Ania nie wytrzymała. Marcin, musimy porozmawiać, powiedziała, wyłączając telewizor i odwracając się w jego stronę. Marcin spojrzał na nią z lekkim zaskoczeniem. O czym? Zapytał, widząc powagę w jej oczach. Ania wzięła głęboki oddech, starając się zebrać siły na to, co zamierzała powiedzieć. Musimy się rozstać, powiedziała pewnym, choć drżącym głosem. Co? O czym ty mówisz? Zapytał zszokowany Marcin, jego twarz wyrażała mieszankę niedowierzania i strachu. Nie mogę dłużej żyć w cieniu twojej matki. Próbowałam, naprawdę próbowałam, ale ty zawsze stoisz po jej stronie. Nie ma miejsca na mnie w naszym małżeństwie, powiedziała Ania, a łzy zaczęły płynąć po jej policzkach. Każde słowo było jak nóż wbity w jej serce, ale wiedziała, że musi być szczera. Marcin poczuł, jak jego świat się wali. Ania, proszę, nie rób tego. Kocham cię. Nie chcę, żebyś odchodziła, powiedział, chwyciwszy ją za rękę. Ania delikatnie wyciągnęła rękę z jego uścisku. Kocham cię, Marcin, ale nie mogę żyć w takim układzie. Musisz zrozumieć, że to mnie niszczy. Zawsze będę na drugim miejscu po twojej matce, a to nie jest życie, na które zasługuję, powiedziała, starając się utrzymać spokój. Marcin spuścił głowę, czując, że Ania ma rację. Nie wiem, co zrobić bez ciebie, wyszeptał. Ania poczuła, że jej serce łamie się na pół. Musisz nauczyć się żyć samodzielnie, Marcin. Musisz zrozumieć, że twoja matka nie może rządzić naszym życiem. Może kiedyś to zrozumiesz, ale teraz muszę odejść, powiedziała, wstając z kanapy. Marcin patrzył, jak Ania idzie do sypialni, by spakować swoje rzeczy. Każdy jej krok był dla niego jak cios, a każda minuta, którą spędzała pakując swoje rzeczy, była jak wieczność. Ania spakowała swoje rzeczy i wyprowadziła się do małego mieszkania na drugim końcu miasta. Nowe miejsce było skromne, ale przytulne, a Ania czuła, że to będzie dla niej nowy początek. Choć była przerażona, czuła ulgę. Zaczęła nowe życie, wolne od ciągłej kontroli i krytyki. Pierwsze dni były trudne. Ania musiała przyzwyczaić się do samotności i nowej rutyny. Każdego ranka budziła się z poczuciem niepewności, ale z czasem zaczęła doceniać swoją niezależność. Znów zaczęła realizować swoje pasje, takie jak malowanie i czytanie książek, na które wcześniej brakowało jej czasu. To będzie trudne, ale wiem, że to była dobra decyzja, mówiła sobie każdego dnia, budując swoją niezależność. Powoli zaczęła szukać pracy, a jej pewność siebie rosła z każdym dniem. Pewnego dnia, gdy przeglądała oferty pracy, Ania natrafiła na ogłoszenie w lokalnym magazynie.
Firma szukała kogoś do działu kreatywnego, co idealnie odpowiadało jej umiejętnościom. Złożyła aplikację i wkrótce otrzymała zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowa poszła świetnie i Ania otrzymała ofertę pracy. Była to dla niej ogromna ulga i znak, że podjęła właściwą decyzję. Jej życie zaczęło się stabilizować, a nowa praca dawała jej satysfakcję i poczucie spełnienia. Marcin, pozostawiony sam na sam z matką, zaczął dostrzegać konsekwencje swoich decyzji. Choć na początku myślał, że zrobił dobrze, z czasem zaczął tęsknić za Anią i zrozumiał, jak bardzo jej brak wpływa na jego życie. Codzienne rozmowy z matką, które kiedyś wydawały mu się normalne, teraz były dla niego uciążliwe i irytujące. Pewnego wieczoru, gdy Ewa ponownie zaczęła krytykować Anię, Marcin nie wytrzymał. Mamo, może to jednak nie była tylko wina Ani, powiedział, patrząc na Ewę z wyrazem zmęczenia. Może my też popełniliśmy błędy. Ewa spojrzała na niego z zaskoczeniem. Marcin, co ty mówisz? Przecież ona zawsze była problemem, odpowiedziała, ale jej głos nie był już tak pewny jak wcześniej. Może i miała swoje wady, ale zawsze starała się dla nas. A ja nigdy jej nie broniłem, zawsze stawałem po twojej stronie. Może to ja powinienem się zmienić, powiedział Marcin, czując, że zaczyna rozumieć swoje błędy. Ewa milczała, nie wiedząc, co odpowiedzieć. Marcin wiedział, że będzie musiał zrozumieć swoje błędy i nauczyć się żyć z konsekwencjami. Zaczął poważnie myśleć o swoim życiu i o tym, jak mógłby naprawić to, co zepsuł. Tymczasem Ania rozpoczęła nowe życie, pełne wyzwań, ale też satysfakcji z bycia sobą i podejmowania własnych decyzji. Każdego dnia czuła się silniejsza i bardziej pewna siebie. Jej praca dawała jej radość, a nowe przyjaźnie zaczęły wypełniać pustkę, którą czuła po rozstaniu z Marcinem. Tak zakończyła się historia, która nauczyła ich wszystkich, jak ważne jest zrozumienie, szacunek i umiejętność stawiania granic, nawet w najtrudniejszych relacjach. Ania nauczyła się, że musi stawiać siebie na pierwszym miejscu, a Marcin zrozumiał, że jego lojalność wobec matki nie powinna przesłaniać mu prawdziwych wartości w życiu.